Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ potężne bomby wjeżdżają na kanał w tym momencie. To, co się ostatnio dzieje, to jakie filmy ostatnio, co się na tych filmach dzieje, to jest dla mnie totalne zaskoczenie. Totalnie się tego nie spodziewałem, że wrócę na Palionowo 2.0, że teraz wrócę tutaj z powrotem. I w poprzednim odcinku Milki chcieliśmy połączyć książki. Jest w ogóle ze mną Milki dzisiaj. Siema. W poprzednim odcinku Milki, który był dzisiaj rano, staraliśmy się połączyć książki. Jak widzicie, te książki są teraz tutaj na tym obsydianie, tu je połączyliśmy. I walnął piorun prosto w ten obsydian. Nie wiem totalnie, co się wydarzyło, ale czekajcie, podejdźmy, zobaczmy, co tutaj jest. Ej, tu jest książka na górze! Jej nie było! Oh, wow. Jej nie było. No, nie było jej, nie było jej, no. Dobra, to czekaj, biorę ją. Czekaj, jak ją mogę zabrać? No, tak, ją mogę zabrać. Dobra, czekajcie, przeczytamy sobie, co w niej było. Uwaga. Ej, dobra, to jest odczytanie wiadomości. Przejście przez portal cofnęło ciążę. Patrz. Czyli już wiemy. I teraz mi się przypomniało dopiero. Właśnie przejście przez portal sprawiło, że zapomniałem, co pisało w moich książkach, a twoja też była zaszyfrowana. Wszystkie okazały się być zaszyfrowane i nie wiedzieliśmy, co w nich jest. Teraz w końcu mamy. Przejście przez portal cofnęło ciążę, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy ty wróciłaś na Palionowo 2.0, to ty znowu w ciąży byłaś. Czułaś coś dziwnego, czy nie? Nie wiem w sumie, kurczę, no... Było jakoś inaczej, no ale ja myślałam, że to przez przejście przez portal, wiesz o co chodzi, że inna atmosfera, inny klimat, co nie, ale... No rozumiem, rozumiem. Nie wiem, nie pomyślałam. No ale dobra, to nie wiem o co chodzi. No ale dobra, mamy przejście przez portal, cofnęło ciążę, więc już wiemy, co jest powodem tego wszystkiego. No, ale... Tylko co teraz? Co teraz z tym? Straszne. Nie wiem. Ja, ale ten obsydian to strasznie wygląda. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, musimy... Kurde. Ja bym chciał, ale to jest dla mnie zastanawiające, co teraz z tymi dziećmi? Nie jak wiem. Cofnęło ciążę i co? Tak... Ej, drugi raz walnął piorun, mogę, co jest? Jak się straszyłam. Ej, tu jest kolejna książka, znowu się pojawiła, patrz. Dobra, czekaj, biorę ją. Zabrałaś ją, a nie, mam ją. Jeśli chcecie od... Co ten ktoś czyta nam w myślach? Jeśli chcecie odzyskać swoje dzieci, musicie wrzucić tę książkę do portalu. Macie mało czasu, pośpieszcie się. Co? Chodź szybko, wracamy do wioski. Mamy tak mało czasu, dawaj szybko, biegnij. Biegnę. W którą stronę było? Tam, no tam, dobrze biegniesz. Tak. Mamy mało czasu, jeżeli nie zdążymy, to nie odzyskamy tych dzieciaków. O nie, nie, jeszcze. Ja mówiłam, że tam jest Enderman wkurzony właśnie. No, nie wiedziałem. Ała, ja ginę. Nie gin, nie umieraj. Kurde! Czekaj! Szybko! Tu się chowam! Kurde! Ała! Pół serduszka mam! Zamuruj mnie, szybko! Pół serduszka! Mówiłam, że to jest Enderman, on się na cały czas patrzył, ja to czułam, ja po prostu wiedziałam, że on zaraz, dobra, jest, nie żyje. I dobra, teraz mnie musisz rozkopać. Dobra, ej, ale w ogóle dalej speedrun, dawaj dalej, bo... Co mam? Tam trawę, kurde, odbiegaj. Dobra, moje gratulacje, nie ma czasu, teraz wracaj z powrotem do wioski, bo trzeba tą książkę wrzucić do portalu. Ja boję się, że przez tego Endermana nie zdążymy. Nie mów. Boję się, że ogólnie nie trafi. Nie, no jeszcze kanion nie stanął na drodze. Szybko naokoło. Masz czym się przebudować? Mam. Dobra, przebuduj się, to i tak szybciej będzie. Dobra, robię skok. Myślałem, że cię zrzuciłem już. Prawie. Dobra, dawaj szybko. Ja nie mogę. Ja całą pustynię do przebiegnięcia mamy jeszcze. Co jest grane? Zjeść, dobra. Lecę. Dobra, ja też se zjem. Ale... Dobra, lecimy. Uda się. My tam padnięci totalnie, będziemy się czołgać już pod koniec. To jest masakra. Dobra, mam nadzieję, że zdążymy. Słuchajcie, jeżeli nie obserwujecie nas na Instagramach, to w tym momencie możecie to zrobić. Idealny moment na reklamę Instagrama. Linki oczywiście do Instagramów. Jak będę pamiętał, to do Milki też będzie, ale wystarczy, że wejdziecie na mój Instagram i tam wejdziecie w jakieś zdjęcie z Milki, to na pewno jest oznaczona. I se wtedy wchodzicie do niej na profil. Dobra. Dobra, już jesteśmy blisko chyba, nie? Czekaj, bo ja już nie znam drogi tutaj, za bardzo. Tak, to jest gdzieś tutaj, to musi być gdzieś tutaj. Dobra. O, ja nie mogę. A już mi się, kurde, już jest taka zmęczona. A my nie mieliśmy tamtych książek też zabrać? Ze sobą? Nie, wydaje mi się, że nie. Po co by mi tam były te książki, jak mamy odszyfrowaną wiadomość już? No ta, no niby ta. Ale może je też trzeba było wrzucić. To nie, najgorzej jak ich nie wrzucimy. Uda się, mówić, że się uda. Dobra. Nie może być inaczej, damy radę. Odzyskamy nasze dzieci. No. Czekaj, gdzie jest ta wioska? Ja już się zgubiłem, dobrze, biegnij tam, po prostu tam biegnij do siebie. Spokojna głowa, wiem, gdzie jest ta wioska. Mam dobre swoje rozszerzenie z geografii, 2 miesiące. Spoko, nie? Dobra orientacja w terenie. Dobrze. To dobrze. Ani się nie bój. Kurczę, czekaj. Ja tu biegnę.
Nie wbiegają na tą górę, postanowiłem obiec. No to jest akurat mądre. No i teraz tu jest już pustynia. Dobra, już chyba wiem, no. Już jesteście naprawdę blisko. Ojejku, ja już nie daję rady, ja już jestem taka zmęczona. Dobra, to sobie zostań, ja dobiegnę tam, bo ja mam siłę. Na pewno. No. Odpocznij sobie. Dobra, odpocznij, zaraz do ciebie dobiegnę w takim razie. Dobra. Biegnij po prostu przed siebie. Dobra. To do usłyszenia potem. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Już widzę wioskę. Dobra, jesteśmy blisko. Już za niedługo będziemy koło portalu. Mam nadzieję, że uda się i że zdążymy na czas. Milki się zmęczyła, więc została tam w tamtym miejscu. Później do niej wrócimy, zobaczymy, czy coś się wróciło, czy dzieci wróciły jej, czy znowu jest w ciąży, czy co się wydarzy. To się wszystko okaże później. W każdym razie, dobra, lecę do tego portalu. Już jestem tak blisko, ale już też mnie nogi bolą od tego biegania. Już co chwilę muszę coś jeść, bo strasznie głód mi schodzi. I szybko, żebym sobie tylko książek nie pomylił. To jest ta. Dobra, czekajcie, szybko zamieniam te książki, żebym tylko wiedział, która to jest. Od razu podbiegam i od razu rzucam, bez zastanowienia się. W ogóle. Kurde, no szybko, płyń! Mamy mało czasu. Sam napisał, że jest mało czasu. Jak nie zdążymy, to jest dramat, tylko totalny. Dobra, czekajcie, już jesteśmy blisko portalu. Raz, dwa, trzy i będę na miejscu. Dobra, już widzę w sumie, już go widzę prawie. Ale jeszcze nie wybiegłem za ten. Czekajcie, chyba tędy będzie szybciej, bo tam jest tak na wprost. O, właśnie, tak też sobie to jakoś skojarzyłem. Dobra, jesteśmy. Dobra, widzę portal. Dobra, uwaga. Już jest chwila. Chwila już i mamy zrobione, co mamy zrobić. Dobra, uwaga. Nie, to jest niemożliwe. Proszę. Ten portal... Nie zdążyliśmy. W ostatniej chwili. Ten portal Nie, jak ja jej to teraz powiem? To ja muszę wrócić po nią. Nie, widzowie, to jest dramat. Nie zdążyliśmy tego wrzucić. Nawet nie mam zapalniczki, żeby teraz tutaj cokolwiek, nie wiem, podpalić to na nowo. Proszę, nie wiem, będę huchał. Proszę! Nawet, no nic nie. Nie, widzowie, nie zdążyliśmy. To jest dramat. Dobra, wracam do Milki. Muszę jej to powiedzieć, że nie zdążyliśmy. Nie wiem, jak ona to odbierze w ogóle, ale to jest zdecydowanie moja porażka w tym momencie, że nie zdążyliśmy. To wszystko przez tego Endermana, no gdyby nie ten Enderman, wszystko byłoby wyliczone. Idealnie byśmy zdążyli, gdyby nie ten Enderman. Dobra, jest tutaj Milki. Milki! No to ścigi, co? Nie zdążyłem. Co ty gadasz? Portal się rozwalił tuż przed moją twarzą. Już miałem wrzucać, już byłem tak, już biegłem i on się sam rozwalił. Chodź, zobaczysz, jak to wygląda. Nie zdążyliśmy. Takiego pecha mamy. Trzeba będzie pogadać z wielkim B, może jest jakaś inna opcja jeszcze. No wszystko przez tego Endermana. Mówiłam ci, ja to po prostu jak ja go widziałam, on się przez cały czas na nas patrzył. To było zaplanowane. Wiem, wielki B go specjalnie na nas napuścił. Ale całkowicie zniszczony portal. I ja nie wiem co teraz, czy nie wiem. Czy by tym portalem będziemy mogli znowu... Nie wiem, w ogóle do Netheru teraz nie mamy też dojścia. Tu by w ogóle portal, który też został zniszczony. Patrz. Tu. No pamiętasz jak to wyglądało. I znikło to. Pamiętam. Znikło. Po prostu tak nagle się rozsypało. Na moich oczach. Nie gadaj. No. Ja. Naprawdę? O, jestem załamany. Ja nie wiem, co my teraz mamy ze sobą zrobić. Wielki B, proszę. Jeśli nas słyszysz, to daj znać. Halo. Kurde, nic. Nie słyszy nas chyba. No i co teraz? Co ja z tymi książkami mam zrobić? Czekaj, może coś się w tej książce pojawiło nowego. Jeśli chcecie odzyskać swoje dzieci, musicie wrzucić tę książkę do portalu, macie mało czasu, pośpieszcie się. Jest to jakiś inny portal jeszcze? Raczej nie. Chyba nie. Jeszcze jest mój portal, on jest do Netheru, co nie wiem. No, ale czekaj, masz jakiś? No tak, ło! O kurde. To jest straszne. Dobra, był jakiś znak, czekaj. Halo, wielki B, jeżeli nas słyszysz, uderz piorunem. Wow! Słyszy nas! Dobra, słyszy nas. Czy jest jakaś szansa? Czekaj, najpierw tak. Jedno uderzenie piorunem to tak, dwa uderzenia piorunem to nie. Jeśli jest jakaś szansa na odzyskanie dzieci, Czy jest jakaś szansa na odzyskanie dzieci? O, może tak. Dobra, jeden piorun, czyli tak. Okay. Teraz jaka to jest? Jaka to jest opcja? No nie możemy się go zapytać. Czy wrzucenie książki do jakiegokolwiek innego... O kurde, chyba się wkurzył. Chyba się jednak pomylił. To czekaj, jeszcze raz zadam to pytanie o to, czy jest to możliwe. Czy jest szansa odzyskać dzieci, tak czy nie? Dobra, czyli się pomylił.
Emilka, to już jest koniec. Bo jak się wkurzył! Ja nie mogę, to uciekamy z tym, bo to już jest totalnie straszne, szybko. Nie, 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 dobra. Zdenerwował ewidentnie. Nie, 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 dobra, zwiewamy. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijajcie do Milki, zobaczymy, jak to się dalej potoczy, czy uda nam się odzyskać te dzieci, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Możecie napisać jakieś propozycje w komentarzach, jeżeli macie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro i na plusie widzimy się na odcinkach. Teraz nieregularnie, ale jak wrócę z wakacji po 14 lipca, obiecuję, że będę regularny. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.